zanim przejdziemy do czytania Bożego Słowa, to chciałbym jeszcze tylko przekazać pozdrowienia od brata Roberta Fischera, z którym miałem okazję rozmawiać w tym tygodniu. Prosił, żeby tutaj w zborze po prostu pozdrowić wierzących. A również, bracie i siostro, chciałbym was wszystkich pozdrowić od brata Filipa Wałacha. Mieliśmy okazję rozmawiać ze sobą. Jest to wielka łaska, jak Bóg swoje dzieci potrafi przeprowadzać. Także pamiętajcie o nim w modlitwach. Pamiętajcie o jego potrzebie. A on po prostu również prosił, żeby przekazać, że jest wdzięczny za te modlitwy. Wie o tym, że Bóg się zatraszcza też o niego i w ten sposób, że inni wierzący modlą się za nim. I bracie i siostro, tak mi mówił, że czasami sobie człowiek może myśli, że jest gdzieś tam odosobniony, jest tam gdzieś sam, ale w tym momencie widzi, że po prostu lud Boży jest połączony ze sobą, że jest połączony, bracie i siostro. Dlatego otwórzcie teraz swoje Biblię na objawieniu Apokalipsie świętego Jana, 3 rozdział, i przeczytamy tylko jeden werset, 20 werset. Objawienie Apokalipsa. Apokalipsa, słowo Apokalipsa oznacza odsłonięcie. Jesteśmy po prostu w księdze, która coś odsłania. A Jan tam napisał list, ostatni list do 7 wieku Kościoła, i na końcu prawie tego listu jest napisane: oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Zwróćcie uwagę. Stoję u drzwi, pukam. Stoję u drzwi i pukam. Co to za stan? Co to jest za sytuacja, że Pan Jezus Chrystus musi stać u drzwi i pukać? Jest na zewnątrz. Czy sobie z tego zdajemy sprawę? W laodycejskim, ostatnim wieku Kościoła, Jezus został wyrzucony przez Kościół za drzwi. Ale On puka. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy mi te drzwi, z Nim będę wieczerzał. Gdzie będę wieczerzał? Jaka wieczerza jest obiecana? Wieczerza baranka. Wieczerza dla oblubienicy przygotowana. Więc do kogo on puka? On puka do oblubienicy, bracie i siostro. Dlatego otwórzmy jeszcze na psalmie 132, od 13 do 18 wersetu przeczytamy. Dawid tam mówi o tej budowli, którą jego syn będzie budował dla Boga, o świątyni, i od 13 wersetu czytamy: Pan bowiem wybrał Syjon i upodobał go sobie na mieszkanie. Bo gdzie mój odpoczynek, to będzie, przepraszam, mój odpoczynek aż na wieki. Tu będę mieszkał, bo go sobie upodobałem. Będę obficie błogosławił jego żywność, a jego ubogich nasycę chlebem. Jego kapłanów przyodzieje zbawieniem, a jego święci będą wołać radośnie. Tam sprawię, że zakwitnie róg Dawida. Tam zgotuje pochodnie memu pomazancowi. Okryje jego nieprzyjaciół wstydem, ale nad nim rozkwitnie jego korona. Nad kim, bracie i siostro? Nad Dawidem. Zobaczcie. Nad Syjonem. Na Syjonie zrodzony, bracie i siostro. Są dwie góry, z których możesz być zrodzony. Z góra Synaj. To jest wielka góra. Ale ona jest symbolem na tym, którzy są zrodzeni pod zakonem. I ona prowadzi do niewoli. Ale bracie i siostro, jest góra Syjon. A ta góra Syjon jest odmienna, bracie i siostro. Dlatego, że zobaczcie, na tej górze zrodzony, mogłeś być na górze Synaj zrodzony, ale kiedy się zrodziłeś na górze Syjon, to bracie i siostro, to jest zrodzenie z łaski. Nie z twoich uczynków, nie z twoich rzeczy. Wiecie, Bóg powiedział: ja zrodzę sobie dzieci na Syjonie. One tam będą. Ja obiorę sobie to miejsce jako mieszkanie. Dlatego skłońmy jeszcze raz nasze głowy, pomodlimy się wspólnie. Panie drogi, przeczytaliśmy teraz Twoje słowo.
I jesteśmy w oczekiwaniu, żebyś Ty do nas teraz przemówił. Prosimy Cię o to, żeby, Panie, każda potrzeba została zaspokojona. Ty widzisz również, Panie, te potrzeby tych wierzących, którzy są może w chorobach, w niemocach, ale ciągle oglądamy Ciebie, który powiedziałeś, że jesteś Panem, który leczysz wszystkie nasze choroby i my na tym polegamy, Panie. Może, Panie, wiemy o tym, że Ty się posługujesz i medycyną, posługujesz się lekarzami i my Ci za nich dziękujemy, Panie, dziękujemy Ci za ich pracę, ale wiemy, że nie byliby nam w stanie pomóc, gdybyś Ty, Panie, nie wyszedł naprzeciw. Bo jeżeli lekarz nawet złoży kości, to jeżeli tam nastąpi ta Twoja praca, Panie, to po prostu on jest bezradny. On może podać lekarstwo, ale jak Ty nie dopomożesz, Panie, to, Panie, nic ten lek nie jest w stanie zrobić. Dlatego prosimy Cię o to, żebyś właściwe leki dał, Panie, żebyś właściwe rzeczy, Panie, dał uczynione dzisiaj, żebyśmy tak samo dostali dzisiaj właściwe duchowe witaminy, żeby one spowodowały, że nasz wewnętrzny człowiek będzie się rozwijał, że w tym czasie utrapienia będziemy rozkwitać, że będziemy, Panie, świecić światłością Twoją. Tobie się oddajemy, dziękujemy za wszystko. Panie, błogosławimy również brata Filipa. Panie, błogosławimy i pozostałych, którzy są w troskach i kłopotach. Może wielu nawet nie wiemy, Panie, na całym okręgu ziemi, ale, Panie, my stajemy za Twoim ludem, za Twoimi dziećmi. Prosimy Cię za tych, którzy są w potrzebach, a chwała niech będzie Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Możecie usiąść. Także chwała Panu, bracie i siostro. Chciałbym dzisiaj podzielić się takim tematem. Bóg odsłania swoje zasoby tylko wybranym. Wiecie? Bóg odsłania w tej godzinie szczególnie swoje zasoby tylko wybranym. Wiecie, przez całe wieki, przez cały czas mogliśmy oglądać, że Bóg zawsze odsłaniał się dla swoich dzieci. Wiecie, rzeczy tajemne, to jest piąta księga Mojżeszowa, księga powtórzonego prawa, tam jest powiedziane, że rzeczy tajemne, ukryte należą do Pana. Ale rzeczy, które zostaną odsłonięte, objawione, one wtedy przynależą do nas. Dlatego, bracie i siostro, są zasoby, które są ukryte, ale jak zostaną odsłonięte, to w tym momencie one należą do Ciebie. I my oglądamy, że szczególnie w ostatnich latach, w ostatnim czasie, człowiek zaczął umieć w zakresie cielesnym korzystać z zasobów, które są umieszczone w ziemi. Wiecie, to było może kiedyś żelazo, miedź, inne złoża, oni się po prostu uczyli, ale człowiek z biegiem czasu nabrał pewnej wprawy. On się tego nauczył, z tego korzystać i wykorzystywać. I bracie i siostro, oglądaliśmy, że był węgiel, była maszyna parowa, to spowodowało wielką rewolucję przemysłową i oglądaliśmy, że coś się zmieniło w zakresie światowym, a później oglądamy, że przyszedł czas ropy naftowej, przyszedł czas, kiedy, bracie i siostro, mamy pojazdy, którymi się możemy poruszać, mamy samoloty, mamy rakiety i oglądamy, że wszystko przebiega teraz w znacznie szybszym zakresie. Człowiek zaczął oglądać, że może wykorzystać różne zasoby do różnych rzeczy. Był sobie diament, wiecie, on może gdzieś tam kiedyś w ziemi leżał, został wydobyty i następnie okazało się, że poprzez odpowiednie jego ociosanie otrzymujesz bardzo szlachetny kamień. Coś, co potrafi przenieść przez siebie światło. Ale bracie i siostro, przy tym oszlifowaniu zostają odłamki, i człowiek zobaczył, że ten odłamek może być igłą gramofonową. I jak położysz go na płytę gramofonową, to oglądamy, że słyszysz dźwięk. Coś, co zostało utrwalone na tej płycie. Coś, co wcześniej nigdy nie oglądaliśmy, ale dzisiaj widzimy, że ten dźwięk zostaje wydobyty. I bracie i siostro, widzimy, że zasoby, które były w ziemi, człowiek zaczął rozpoznawać i oglądać, że może z nich korzystać. I bracie i siostro, chciałbym przeczytać z kazania Ukryte Życie z 55 roku. Brat Branham tam mówi,
teraz, gdy bracia otrzymali chrzest Duchem Świętym, mówią, to jest szczyt, to jest wszystko, co można otrzymać. Bracia, wiedzcie jednak, że to nieprawda. Czy to pojmujecie? Boża moc nie działa do pewnych granic. Ciągle posuwamy się dalej i dalej. Nieograniczone Boże zasoby nigdy nie zostały jeszcze do końca wykorzystane. Są błogosławieństwa i moce, o których nie mamy pojęcia. Zobaczcie, brat Branham mówi, że są pewne zasoby, do których się jeszcze dotychczas nigdy nie dokopaliśmy w duchowym zakresie. On to mówi na swoją godzinę. One nigdy nie były nawet odsłonięte archaniołom. One czekają na jego Kościół, który będzie wierzyć. Zwróćcie uwagę. Czyli nie są to zasoby, które będą odsłonięte archaniołom. Nie są to zasoby, które będą pokazane niewierzącym, ale to są zasoby, które będą pokazane tylko Kościołowi, który będzie wierzył. I zobaczcie, co prorok mówi. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tak więc podnieśmy się wyżej i zażądajmy naszych praw. Gdy Bóg otwiera bramy i wykłada powitalny dywan, posuńmy się wyżej, tam bardzo głęboko i nigdy nie twórzmy kolonii, nie organizujmy się, aby dostać się do miejsca, gdzie odnajdziemy to. Wierzymy w to i na tym koniec. Bracie i siostro, jeżeli będziesz w takim stanie, że myślisz, o, już mam, znalazłem, o, Bóg mi objawił siódmą pieczęć, objawił mi, że jest ona otwarta, chwała Panu, już mam wszystko, mam pełne bezpieczeństwo. I po części to jest prawda. Ale wiecie co? Ale jak się przy tym zatrzymasz, jak zrobisz przy tym obóz, to pamiętaj o jednej rzeczy. To będzie dla ciebie śmiercią. Prorok mówi, wierzymy w to i na tym koniec. To nie jest właściwa rzecz. Wierzymy temu, ale także temu wszystkiemu, co od Boga usłyszymy. Myślę, że powinno to być motywem każdego mężczyzny i każdej kobiety, którzy kochają Pana Jezusa, aby otrzymali wszystko, co tylko możliwe z Jego obfitego miłosierdzia. To jest w moim sercu. Dlatego właśnie nigdy nie przyłączyłem się do żadnej organizacji, ani nie stanąłem po stronie żadnej grupy. Jest tak, ponieważ chciałem pozostać zupełnie otwartym na Bożą moc, na Bożą miłość i na to, co On mógł mi darować. O, bracie i siostro, są zasoby, na które człowiek jeszcze nigdy nie spoglądał. Prorok mówi. Są zasoby, o których nawet nie wiedział archanioł. Nie wiedział nikt w niebie, bracie i siostro. Oni nie zdawali sobie sprawy, że są pewne zasoby ukryte. Są pewne zasoby, z którymi Bóg chce się podzielić ze swoim ludem. Wiecie, przyjdzie czas. Przychodzi czas. I przyjdzie czas, kiedy Boży lud rozumie, że te zasoby są dla niego. Popatrzcie, człowiek w zakresie cielesnym musiał rozumieć, że są pewne zasoby dla niego. I zobaczcie, prorok mówi, że jest pewne odliczanie w dół. Odliczanie w dół, które wskazuje na to, że zbliżamy się do tego miejsca, żeby odlecieć z tej ziemi. I wiecie, były pewne znaki, które przychodziły poprzez cywilizację. I oglądamy, że był czas, kiedy człowiek poruszał się za pomocą konia, wozu konnego, czas po prostu mocy, owsa, mocy po prostu z trawy, innych rzeczy. I człowiek to rozumiał, jechał wiele mil może na tym koniu, jechał może wiele mil z tym wozem, bryczka, powóz, różne rzeczy po prostu, to różne etapy po prostu przechodziło. Coraz bardziej było udoskonalone, było może zaprzęgi, w których było kilka koni. I konia tą mocą po prostu człowiek się poruszał. Ale oglądamy, że przyszedł czas, kiedy człowiek zrozumiał, że to jest za słabe. To jest za słabe. Trzeba było przesiąść się do wyższych zasobów. Wiecie? I wiele lat się poruszał w tych zasobach tego owsa, tego siana, tej trawy i myślał, że to jest ta moc. Ale wiecie co? Było coś mocniejszego.
Było coś mocniejszego. Później oglądamy, że przyszedł czas maszyn parowych, pierwszych pojazdów, które po prostu poruszały się mocą tej poruszanej pary, ale oglądamy, że to przyszło do większego udoskonalenia. Powstał pierwszy po prostu samochód. Powstało coś, co było napędzane mocą oktanów, mocą benzyny, bracie i siostro, mocą oleju napędowego. I oglądamy, że to po prostu ta ropa naftowa, ona nagle została znaleziona. Ona była wcześniej nierozumiana, nie wiadomo było, co to jest, po co to jest, ale nagle się okazało, że ma to w sobie pewną moc. Moc, która przewyższała zdecydowanie moc tego zwykłego konia. I teraz mamy konie mechaniczne. Teraz każdy pojazd ma wiele koni mechanicznych. Ta moc się zwiększyła. I bracie i siostro, człowiek się przesiadł z bryczki. Przesiadł się teraz do samochodu. I teraz ten samochód od Forda T ewoluował aż do wielkich po prostu, może Rolls Royce'ów, innych samochodów, Ferrari, szybkich po prostu, zwinnych, coraz szybszych, coraz większe prędkości. I wyglądamy, że ta moc rosła. I bracie i siostro, później oglądaliśmy, że ta moc wzrastała, ta cywilizacja rozpoznała, że można się oderwać z ziemi. Wiecie, coś przyszło większego. Nie tylko, że można się szybciej poruszać, ale można teraz się oderwać od ziemi. I był pierwszy samolot, wiecie, może to nieudolne były, ale dzisiaj mamy wielkie odrzutowce. Mieliśmy jumbo jety, mieliśmy po prostu wielkie samoloty, które po prostu przelatują i przewożą tony ładunków. Ale to, żeby to się odbyło, trzeba było mieć większą moc. Paliwo samolotowe jest inne, ma większą ilość oktanów, bracie i siostro, ma większą moc w sobie. I teraz ten samolot mógł po prostu się rozwijać jeszcze szybciej. Mógł po prostu więcej wziąć, szybciej przetransportować Ciebie w inne miejsce. I dlatego, bracie i siostro, oglądamy, że prędkość dźwięku została przekroczona. Ta prędkość, moc, wszystko rosła. Ale to musiało przyjść do większego jeszcze zakresu. Dzisiaj widzimy, że są rakiety. Dlatego, bracie i siostro, mogłeś oglądać, że prorok nam wytłumaczył, że jest pewne odliczanie w dół. Jest coś, co pokazuje, że ta ilość zasobów wykorzystanych przez człowieka rośnie. I oglądamy, że był Luther. Czas Luthera, Wesleya. To był czas, w którym się poruszano w mocy tego powozu. W czasie Wesleya przesiadnięto się z wozu na pojazd samochodowy. To rosło coraz dalej. I oglądamy następnie, że przyszli zielonoświątkowcy, którzy z pojazdu samochodowego zrozumieli, że można się przesiąść teraz do samolotu. To było większe. To był chrzest Duchem Świętym. To była wielka manifestacja działania Bożego. Ale jeżeli myślisz, że to jest wszystko, i to był problem, bo oni myśleli, że mamy teraz już wszystko. Mamy chrzest Duchem Świętym. Mamy po prostu wielkie błogosławieństwa mówienia w językach. Że to jest znak tego, że jesteś już zapieczętowany. Jeżeli mówisz na językach, to jesteś zapieczętowany. Ale oglądamy, że tysiące ludzi, którzy mówili na językach, odpadają, idą do świata, nie są zapieczętowani. To nie działa. To nie jest to, bracie i siostro. Dar jest darem. I chwała Panu, Bóg daje różne dary. Ale Bóg chce dać coś więcej. Chce dać pewność, absolut, że wiesz, kim jesteś. I teraz, bracie i siostro, za tym wszystkim przyszło coś więcej. Przyszła wreszcie wiadomość, że z tej ziemi możesz polecieć w kosmos. Z tej ziemi możesz odejść do domu. Wiecie, to był czas, który wskazywał teraz na to, że jest czas zachwycenia. Czas odejścia z tej ziemi. Bóg się po prostu manifestował, poruszał się. To przychodziło do coraz większej mocy, do coraz większej manifestacji. Dlatego, bracie i siostro, w tej godzinie, teraz szczególnie, zobaczcie, nie wystarczą zasoby Lutra, nie wystarczą zasoby Wesleya, nie wystarczą zasoby, które mieli zielonoświątkowcy. Wiecie, nam nie wystarczą zasoby poselstwa z 1965 roku, objawienia słowa z tamtego czasu. My potrzebujemy dzisiaj mieć aktualizację mapy do dzisiejszego dnia. Wyobraź sobie, co by to było, gdybyś dzisiaj chciał jeździć na niezaktualizowanej mapie z lat 60. albo 70. To doprowadziłoby Cię do potężnych problemów, bo pewnych dróg już nie ma, pewne drogi powstały nowe, pewne drogi są zmienione, może nawet kierunki. Wszystko jest odmienione.
Nie ma, wjeżdżasz do miasta, nagle się okazuje, że na twojej mapie nie ma praktycznie niczego z tego, co jest na tym, w tym mieście w rzeczywistości jest. Więc nie rozumiesz zasobów, które są tam. Dlatego w tej godzinie potrzebujemy rozumieć, że jest coś więcej. I Bóg się w ten sposób właśnie poruszał. Kiedy brat Branham mówił w kazaniu właśnie ukryte życie, że są zasoby, to znaczy, że one naprawdę tam leżały. Gdzie one leżały? W glebie, bracie i siostro. Co to jest gleba? Gleba to jest to miejsce, do którego się wrzuca ziarno. Wiecie, w nas były ukryte pewne zasoby. W glebie Bożego Słowa. Zobaczcie, tam również są ukryte zasoby. I dlatego w kazaniu zmaganie, które jest na przełomie wygłoszone 62 roku i 63 roku, kiedy, wiecie, był ten moment, Sylwester i Nowy Rok, a prorok zgromadził się ze swoją kaplicą, zgromadzili się w kaplicy w Jeffersonville i tam chcieli obchodzić o północy Wieczerzę Pańską. I on tam głosi, a kiedy doszedł do końca praktycznie tej usługi, kiedy miała wybić godzina 12, on zaczyna się modlić i mówi tak: Ojcze Niebieski, stoimy tu, a wiele myśli kryje się w naszych sercach i wiele wspomnień błędów popełnionych w tym minionym roku. Gdy zbliżamy się do momentu śmierci roku 1962 i narodzin 1963, spraw o Boże, byśmy znaleźli się o krok wyżej i mogli zobaczyć Jezusa i Jego program. Wiecie co? To jest wielka rzecz. A przeskoczę kawałeczek jego modlitwie i on mówi tak: otwórz w tym roku, Panie, zasoby tej ukrytej manny, tę skałę u stóp skały, abyśmy mogli zobaczyć program Boży. Dokończ budowę tych piramid naszego życia, Panie, i połóż kamień szczytowy Jezusa Chrystusa na każdym pojedynczym z nas. Niech Jego wspaniałe, zacne, święte błogosławieństwo spoczywa na nas wszystkich. Niech spadnie na nas ogień Ducha Świętego. Niechaj ujawni się moc zmartwychwstania. Jak bardzo dziękujemy Ci dzisiaj, o Boże. Jesteśmy Twoi. Tobie, Panie, oddajemy się całkowicie. I teraz zobaczcie. Otwórz w tym roku. Nie w tym, co minął. Bo to już jest za nami. Ale prorok mówi: otwórz w tym roku zasoby manny. Ukrytej. Wiecie? Co to była ta ukryta manna? To była szczególna manna, która była ukryta za zasłoną i do niej miał przystęp tylko arcykapłan. Wiecie? On tylko tam za zasłonę mógł wejść. Ale wiemy, że kiedy zasłona w dniu śmierci Jezusa została rozerwana z góry na dół, nie z dołu do góry, ale z góry na dół, dokonał to Bóg. Wiecie? Człowiek tego nie mógł. Ona miała wiele metrów. Wiele metrów tej zasłony. Ona została rozerwana. I wtedy, kiedy ta zasłona, Wielki Piątek, kiedy on umierał na Golgocie, ona została rozerwana. Podzielona na dwie części. Ona stanowiła jedną całość. Ale teraz została rozdzielona po to, żeby pokazać, że droga do miejsca Najświętszego została utorowana. I że teraz będziesz miał przystęp do tych rzeczy. I oglądamy, że kiedy w dniu 50 Jezus powiedział do uczniów swoich, że mają czekać, aż stąpi na nich moc wysokości, on im powiedział jedną rzecz, że poszle wam pocieszyciela Ducha Prawdy, który nie tylko, że będzie w was, ale teraz już jest z wami. Zobaczcie. Ta osoba Ducha Świętego stała z nimi, ale miała teraz zamieszkać w nich. Dlatego Jezus mówi: dobrą rzeczą dla was jest to, że ja odejdę. Bo gdybym nie odszedł, to nie mógłbym być w was. I wiecie, on po prostu musiał, jego życie musiało teraz przyjść do swoich, do jego uczniów. I dlatego, kiedy oglądamy po dniu 50 Kościół, to oglądamy, że on idzie w pełnej mocy i manifestacji Bożego działania. Ale to był pewien krótki odcinek czasu. Pewien krótki odcinek czasu, który w Biblii oglądamy, że ilu ich Pan powołał, tyle ich przydał. I to był czas, wtedy oni szli w doskonałej zgodności ze Słowem.
pełne światło Ewangelii świeciło. I kiedy apostoł Paweł, pierwszy posłaniec do pierwszego wieku Kościoła, przyszedł, to bracia i siostro, w tym czasie oglądamy, że Kościół już zdryfował. Kościół już zdryfował. Kościół już odszedł. Dlatego popatrzmy, że musimy wrócić do tych oryginalnych zasobów. Dlatego, że Malachiasz, 4 rozdział, powiedział nam, że usługa proroka, który był obiecany do pogan, Eliasza, pierwszy Eliasz, który był dla Żydów obiecany, przyszedł przed przyjściem pierwszym Pana Jezusa i zwrócił serca ojcu, synów ku ojcom, ojców ku synom, przepraszam, odwrotnej kolejności, zawsze po prostu to mi się myli, może po prostu szybciutko, żeby nie przekręcić czasami, spojrzymy do księgi Malachiasza, proroka Malachiasza, wiecie, 4 rozdział, to jest moja zawsze słabość, ja potrafię po prostu pewne rzeczy przekręcić, a nie chciałbym, bo wiem, że jest to istotne, żeby Boże Słowo było głoszone w właściwy sposób, dlatego rozdział 4 księgi Malachiasza, 5 werset, w innych przekładach może być to 3 rozdział i końcowe wersety. Oto poślę wam Eliasza proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pana. On zwróci serca ojców ku synom. To jest ta pierwsza część usługi, którą wykonał Jan Chrzciciel. Anioł się na to powołał, kiedy przyszedł do Zachariasza. On pójdzie w mocy i w duchu Eliaszowym. Ale jest druga część. A serca synów ku ich ojcom, abym nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę. Tak? Jest druga część, która będzie musiała zwrócić serca teraz synów, nas, z powrotem do ojców pięćdziesiątnicy. Powrotem do tego początku. Dla nas pięćdziesiątnica to są ojcowie. Dla Żydów, dla ojców, pięćdziesiątnica była synami. Musieli być zwróceni ku synom. I dlatego usługa prorocza miała coś wykonać. Dlatego zasoby miały być otwarte. Dlatego coś się miało stać, bracie i siostro. I musimy to rozumieć, że nie zatrzymujemy się przy jakiejś jednej miejscu, nie robimy obozu przy jakiejś jednej nauce, czy jednej rzeczy, którą nam Bóg objawi, ale idziemy dalej. Jeżeli zbudujemy obóz przy jednej nauce, czy przy jednej rzeczy, którą nam Bóg objawi, to mamy tak naprawdę denominację śmierci. I dlatego, bracie i siostro, Bóg chciał, żeby Kościół miał pewne nagromadzone zapasy, rezerwy, które będzie mógł wykorzystać w czasie ostatecznym, wiecie? Coś, co będzie spowoduje, że on będzie mógł pójść i wejść do właściwego działania właśnie w tej godzinie. Pomyślcie sobie, czy Bóg nie wiedział o tym, że będzie czas takiej pandemii? Czy Bóg nie wiedział, że będzie czas, kiedy ekonomie się będą po prostu załamywać? Czy Bóg nie wiedział, że polityka będzie taka, jaka jest? Bóg to wszystko wiedział, Bóg to wszystko przewidział, dlatego On się też zatroszczył o to, żeby Jego Kościół nie był głodujący, jeżeli chodzi szczególnie o Boże Słowo. Bracie i siostro, jeżeli Kościół nie dostanie czystego Bożego Słowa, to będzie musiał jeść z kudłów, z kubów na śmiecie. Wiecie? Bo będzie musiał się czegoś najeść. Dlatego, bracie i siostro, dla oblubienicy, Bóg się zatroszczył o to, żeby ona nie jadła żadnych śmieci. Ona dostała zasoby, które przeniosą ją aż do samego zachwycenia. On się o to zatroszczył. Aleluja, bracie i siostro. Dlatego, bracie i siostro, zobaczcie. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Jedna rzecz jest powiedziana. I ja wam, to jest 11:9. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, będzie otworzony. Czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień?
albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża? Jeśli go prosi o jajko, czy da mu skorpiona? Zobaczcie. Czy jakikolwiek ojciec, normalny, właściwy ojciec, wykona taką pracę? Nie ma możliwości. Dlatego jest powiedziane, jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Popatrzcie. Bóg się zatroszczy zawsze o swoje sposoby. O to, żeby jego zasób trafił do ciebie. O ile bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go o niego proszą. O samą osobę, zobaczcie. Nie dar. A 11:24 czytamy, gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, a gdy nie znajduje, mówi, wrócę do mego domu, skąd wyszedłem. A przyszedłszy, zastaje go zamiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze ze sobą 7 innych duchów, gorszych niż on sam. I wyszedłszy, mieszkają tam. I końcowy stan człowieka staje się gorszy niż pierwszy. Popatrzcie, to jest potężne ostrzeżenie, że nie może zostać pusty. Wiecie, wielu chrześcijan poprzestaje na tym, że mówi, ja uwierzyłem, ja się cieszę i raduję z Bożego Słowa, to Słowo prawdziwie na mnie oddziałuje. I wiecie, przychodzi to, że ten zły duch usunięty jest z ciebie, to złe życie zostaje usunięte z ciebie i teraz ty wydaje ci się, o, wszystko jest dobrze, wszystko jest jak najbardziej na miejscu, wszystko jest działające, ja się modlę, ja czytam Biblię, ale bracie i siostro, wiecie, jest jedno pytanie, które jest w Dziejach Apostolskich zadane dla tych uczniów Apolosa. Czy otrzymaliście Ducha Świętego od czasu, kiedy uwierzyliście? Czy otrzymałeś pieczęć Ducha Świętego od czasu, kiedy uwierzyłeś? Czy twoja dusza została zupełnie zakotwiczona w Bogu? Bo wiecie co? Pamiętaj o jednej rzeczy. Nieprzyjaciel, jeżeli ty poprzestaniesz tylko na tym, że ci wystarczy ta forma, wystarczy ci tylko otoczka, wystarczy ci tylko religia, to pamiętaj, Biblia mówi, że ten duch idzie i bierze 7 gorszych. 7 gorszych. Wiecie co? Jeżeli tam wewnątrz nie ma już drzwi, że tak powiem, zamkniętych, to on wchodzi i dopiero zaczyna rozrabiać. Dlatego Biblia mówi, że stan takiego człowieka jest wielokrotnie gorszy niż był na początku. Wiecie co? Najgorszym rodzajem grzesznika to jest religijny grzesznik. To jest najgorszy stan. On myśli, że coś ma, a tak naprawdę nic nie ma. On nie dostał się do tych prawdziwych zasobów. I on teraz nie ma wewnątrz siebie mocy do tego, żeby to życie mogło się w nim przejawić. Pomyślcie sobie, to nie chodzi o to, że ty coś masz wyprodukować, ale ty masz w sobie mieć tą moc, która spowoduje, że warunki tej godziny zostaną spełnione. Nie samochód, nie dlatego jedzie, bo ma wspaniałe tłoki, bo ma wszystkie po prostu może zawory, wszystko na swoim miejscu, wiecie, każda rzecz jest na swoim miejscu, alternator na swoim miejscu, wszystko na swoim miejscu. Każda rzecz w silniku na swoim miejscu. Fotele skórzane być może, piękne mogą być najlepsze, najlepsza, najładniejsza może kierownica, drążek zmiany biegów, wszystko jest na swoim miejscu. I może być taki samochód i ty podchodzisz do tego samochodu i bierzesz, przykuczasz kluczyk i teraz zauważasz jedną rzecz. Brak zasobów w nim. Wszystko na zewnątrz wygląda dobrze. Ale wiecie co? Jeżeli tam do środka nie została wlana benzyna, wiecie? Nie ma dynamiki. Nie ma dynamiki. Życia nie ma. To ten tłok nie ma jak się ruszyć. Wiecie? Może nawet być iskra na, wiecie, na tej świecy. I zapalać może się.
co z tego ty mówisz? Ja wierzę Bożemu Słowu, ja wierzę Bożemu Słowu, ale nie ma dynamiki w sobie. Ale wiecie co? Jeżeli jest tam dynamika, jest iskra, jest tam mechanika, to słyszysz, przykluczany jest kluczyk i słyszysz, jak ten silnik zaczyna pracować. I on ma moc ciebie powieść dalej. I wtedy jedziesz tym. Ty nie musisz się przejmować. Dlaczego? Dlatego, że były właściwe zasoby umieszczone do tego pojazdu. Dlatego Bóg się musiał zatroszczyć i zatroszczył się o to, żeby właściwe zasoby w tej godzinie zostały pokazane. Bracie i siostro, żeby właściwe zasoby były pokazane. My oglądamy, że stan królestw, stan polityka, polityczny, wszystko doszło do wypełnienia się. Wiecie, oglądamy, że Daniel, w księdze Daniela, w drugim rozdziale, wiecie, jest sytuacja opisana, że Daniel widział, a nie tyle Daniel, co król Nabuchodonozor, miał sen. Ten sen go bardzo zaniepokoił i on teraz chciał dowiedzieć się to, co ten sen oznacza, ale on nie chciał też wyjawić, co mu się śniło, bo wiedział, że ci Chaldejczycy mogą go oszukać, zmówić się i powiedzieć mu wykład, który po prostu im będzie pasował. I wreszcie wszyscy mieli być wybici i teraz ta wiadomość przyszła do Daniela. Do Daniela. I tam jest pewne opisane są kroki i możesz to czytać w drugim rozdziale. I wiecie, ta historia, jak Daniel po prostu zaczyna przychodzić do króla, jest od 11 wersetu. Daniel tłumaczy królowi, że on nie jest w stanie tego mu powiedzieć, ale jest Bóg, który jest w stanie mu to powiedzieć. I teraz, bracie i siostro, jest opisane, że królowi Nabuchodonozorowi Bóg pokazał, co będzie się działo od jego czasu aż do czasu naszego, do samego końca. I on widział posąg. On widział wszystkie królestwa świata w formie posągu. Wielkiego, potężnego posągu. I teraz głowa tego posągu, to jest 32 werset, wykonana była z czystego złota. To był pierwszy. Pierwszy kruszec. Głowa. Jego piersi i ramiona ze srebra. Jego brzuch i biodra z brązu. Albo w innych tłumaczeniach z miedzi. Jego golenie z żelaza. Jego stopy częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś na to, aż został ocięty kamień bez pomocy rąk i uderzył posąg w jego stopy z żelaza, gliny i skruszył je. Wtedy został skruszony razem żelazo, glina, brąz, srebro, złoto i stały się jak plewy na klepisku w lesie. I wiatr niósł je tak, że nie znaleziono ich w żadnym miejscu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię. To jest to, co Daniel zobaczył, tak? Daniel, patrząc duchowymi oczami, zobaczył w śnie Nabuchodonozora. Nabuchodonozor był pierwszy, który to widział, teraz Daniel to widział i Daniel zaczyna mu wyjawiać tajemnicę, co jest po kolei. I mówi, królu, złota ta głowa to jesteś ty. A następnie srebro to są Medowie i Persowie. Później kolejne królestwo brąz to będą Grecy. Później golenie z żelaza to będzie Rzym. I to królestwo Rzymu widzimy, że dochodzi do samych stóp i na końcu w stopach widzimy, że jest żelazo oraz glina. Żelazo, glina. I to się ze sobą nie potrafi zmieszać. Zobaczcie, co jest na końcu. Na końcu jest najkruchsze, najgorsze pomieszanie materiałów. Dlatego, że glina i żelazo nie mają możliwości się połączenia. I teraz, bracie i siostro, wydaje mi się, że w latach 50. Chruszczow, albo na początku 60. Chruszczow, wiecie, rządzący Rosją, w tym samym czasie był Eisenhower w Ameryce,
i Chruszczow staje w zgromadzeniu w ONZ, zdejmuje swój but i uderza tym butem w pulpit. Pokazuje, w jakim czasie świat się znalazł. W czasie stopy. Więc na samym końcu drogi. Na samym końcu drogi, bracie i siostro. Chruszczow oznacza glina. Bodajże chyba w jednym z języków, nie pamiętam teraz dokładnie, czy w gruzińskim, ale to jest glina. Eisenhower, nazwę swoją, nazwisko jest od żelaza. Te dwa materiały zostały pokazane. Te dwa materiały zostały pokazane. One idą do samego końca. Glina, żelazo. Ale w tym czasie oglądamy, że ma się pojawić coś, co będzie oderwane od skały i skruszy ten posąg. A więc zobaczcie na jedną rzecz. Ten posąg jest tak zrobiony, że najszlachetniejsza rzecz jest na górze. A najgorsza jest na dole. Czyli te królestwa szły do coraz gorszego stanu. Do coraz gorszego stanu. Coraz gorszego obrazowania. Tak idą królestwa tej ziemi, bracie i siostro. Królestwa tej ziemi idą w ten sposób, że od najgorszego, najlepszego do najgorszego stanu. Dlatego nie dziwmy się, że w tej godzinie oglądamy taką ekonomię, taką politykę, oglądamy, bracie i siostro, taką religię, dlatego że jesteśmy w czasie i w godzinie, kiedy jedzie na ziemi jeździec na szarym koniu. Na szarym koniu, bracie i siostro. Apokalipsa, bracie i siostro, jeździec na szarym koniu. To jest, bracie i siostro, szósty rozdział objawienia, kiedy pieczęcie są zrywane. Czwarta pieczęć, czwarty jeździec i oglądamy, że wszystkie trzy konie, biały, czerwony, czarny, zostają teraz zmieszane i bracie i siostro, jest to godzina, kiedy teraz pojawia się na scenie ten szary koń i na nim jedzie jeździec, moc. Koń jest to moc i jeździec, który jest antychrystem od początku, ale teraz na samym końcu jest objawiony, odsłonięty, jest jego imię pokazane, a jego imię jest śmierć, a piekło idzie za nim. Więc oglądamy, że teraz diabeł zgromadził w sobie wszystkie moce. Polityczną, ekonomiczną i religijną. I jest to jego jazda. Jego moc, aby bracie i siostro przezwyciężyć świętych. Ale jemu to nie będzie nigdy dane. Dlatego, że Bóg czyni teraz rzecz odwrotną. Dlatego, że to szło od tego najszlachetniejszego u diabła do najmniej szlachetnego. Ale my oglądamy, że Bóg, kiedy przywraca swoje życie, to zaczyna od tego najsłabszego, a idzie to do tego najmocniejszego. Dlatego, bracie i siostro, mogliśmy oglądać, że po ciemnych wiekach Kościoła, kiedy ziarno obumarło, za czasów Lutra pojawiło się źdźbło, następnie pojawiło się, za czasów Wesleya pojawił się kłos, następnie w ruchu zielonoświątkowym oglądaliśmy łuskę, ale na końcu tej drogi musieliśmy zobaczyć, że przyjdzie samo ziarno. Z powrotem zreprodukowane życie. Bracie i siostro, co to jest to ziarno? To jest samo życie Boga znowu zamanifestowane w ciele. W ciele, które się nazywa dzisiaj oblubienicą. W ciele wierzących. Dlatego, bracie i siostro, potrzebne były zasoby ukryte, żeby zostało to odsłonięte. Dlatego prorok, kiedy ma wygłosić siedem pieczęci, on mówi, że to, co zostało pominięte, albo na co nie zwrócono uwagi przez reformatorzy, do czego nie potrafili jakby dojść, to Bóg teraz chce odsłonić. Nie coś, czego nie było w tym słowie, ale to słowo, ono cały czas miało w sobie te zasoby. Ale teraz zostanie to odsłonięte. Dlatego, bracie i siostro, kiedy prorok jest na przełomie 62. i 63. roku, to co mówi? Prosi Boga o to, żeby te zasoby zostały dla ludzi odsłonięte. On sobie zdaje sprawę, że rano głosi poselstwo, panowie, co to jest za godzina? I głosi na temat objawienia 10 rozdział, 1-7. Jako prorocza usługa. Bo wiedział jedną rzecz, że
zasoby, które są potrzebne dla oblubienicy, muszą zostać otwarte. Przez wiele tysięcy lat, wiecie, Kościół mógł prosić, mógł wołać. Dlatego, widzicie, prosiliśmy, błagaliśmy, ale wiecie, i ruch zielonoświątkowy, kiedy doszedł do tego miejsca, że zobaczył, że jest przywrócenie darów, oni powiedzieli, chwała Panu, założyli przy tym obóz. I na językach teraz tylko, i tylko proroctwa, inne rzeczy. I oni po prostu są tylko jakiś dar, jakiś dar, jakiś dar. Ale nie zauważyli jednej rzeczy, że Bóg posyłał i posyła słowo, które prowadzi cię dalej, głębiej. Wiecie, moja żona, kiedy dostała ode mnie pierścionek ślubny, wiecie, ona dostała ten pierścionek razem z moją obietnicą wierności, ale ona teraz, ja nie widzę jej, żeby ona biegała po mieszkaniu i ciągle krzyczała: o, chwała Panu, mam pierścionek, mam obrączkę, jestem żoną. Wiecie co? Ona przy tym się nie zatrzymała. Ona to założone ma. Jest to znak. Znak, że ona jest moją żoną. Że jest pewna obietnica, którą jej złożyłem. Wiecie, co ona teraz robi? Ona się nie interesuje tym pierścionkiem. Oczywiście, ona się z niego cieszy. Ale ona się cieszy teraz ze mnie. Wiecie, Kościół w tej godzinie nie może się cieszyć z pierścionka, który dostał. On musi wejść do tego miejsca, żeby się radować naprawdę z Pana. Żeby zrozumieć, co Słowo do niego mówi. Jakie zasoby mają być w nas uaktywnione, żeby pójść w zachwyceniu. Wiecie, my już nie potrzebujemy tylko wiary ku uzdrowieniu. To jest wielka rzecz, to jest dobra rzecz. Ale my potrzebujemy wiary do odejścia, wiary do tego, żebyśmy zrozumieli, że my jesteśmy tą generacją, która będzie miała dział w pochwyceniu, która będzie miała dział w strzemianie ciała. Że w okamgnieniu nasze ciała zostaną przemienione i razem z tymi, którzy wcześniej zasnęli, którzy zostaną wzbudzeni w tych nowych ciałach, pójdziemy na spotkanie Pana. Kiedy? Zanim przyjdzie wielki ucisk. To, co teraz widzimy, to jest, bracie i siostro, to nie jest wielki ucisk. To nie jest wielki ucisk. Wiecie, to jest na razie wstęp do wstępu. Ciesz się, bracie i siostro. Ciesz się i wołaj do Pana: Panie, nie pozwól mi zostać tutaj na wielki ucisk. Dlatego, bracie i siostro, zobaczcie. Więc oglądamy jedną rzecz. Nie wystarczy mieć wymiecione mieszkanie. Trzeba mieć je napełnione. Życie, bracie i siostro. Nie darami, ale życie. Wtedy nieprzyjaciel nic nie może ci zrobić. Więc widzieliśmy, że diabeł się w pewien sposób porusza i Bóg się też w pewien sposób porusza. Ale bracie i siostro, żeby wypełnić swoje słowo, Bóg potrzebuje czegoś więcej. On musi przynieść coś specjalnego. Dlatego w Ewangelii Jana, w 2 rozdziale, kiedy Jezus był na weselu w Kanie Galilejskiej i uczynił pierwszy znak, to on pokazał, co będzie przygotowane dla nas. Wiecie? I możecie sobie otworzyć 2 rozdział, 7 werset. Wiecie, Jezus powiedział: napełnijcie te stągwie wodą, i napełnili je aż po brzegi, tak? Wiecie, stągwie, taki wielki jakby dzban, do niego nalano wiadra wody. Wtedy powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście przełożonemu wesela. Na sam koniec, przełożonemu wesela, wiecie? To miało przyjść do przełożonego wesela. Kto jest przełożonym wesela? Eliasz z Malachiasza 4. Wiecie? Eliasz z Malachiasza 4. On miał dostać coś do spróbowania. A gdy przełożony wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd pochodziło, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, zawołał oblubieńca. Wiecie co? Zobaczcie teraz na jedną rzecz. Co się dzieje? Oblubieniec i przełożony spotykają się razem. Tak? Zobaczcie, jaki to jest znak, jaki to jest symbol. Na końcu wesela, bracie i siostro,
na końcu tego czasu. Wtedy, kiedy wydawało się, że już wina zabrakło. Wino, co to jest? Symbol na prawdziwe duchowe objawienie. Kiedy wydawało się, że Kościół dryfuje, kiedy wydawało się, że Kościół zejdzie zupełnie na manowce, poleciał za wszystkimi możliwymi izmami, za wszelkim możliwym fanatyzmem, w tym czasie przełożony wesela i oblubieniec spotykają się. I jest pewna wiadomość. I powiedział do niego, każdy człowiek najpierw podaje dobre wino. A gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Tak? Tak robią ludzie tego świata, na weselach czy na innych miejscach. Na początku to najlepsze, a na końcu już wszystko zjedzą. Wiecie, jak już mają po prostu pijane głowy i tak dalej, to wypiją wszystko. Ale wiecie co? A tam powiedziane jest tak, a ty dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Wiecie co? To samo wino objawienia, które było w dniu 50, musi być przywrócone w tej godzinie. To samo objawienie. Dlatego chwała Panu za to. Czy rozumiecie? Rozumiecie? Bo musi być po prostu coś przyniesione, co nas poderwie z tej ziemi. Dlatego, bracie i siostro, idźmy dalej, bo cały czas jakby nie mogę przejść do końca sobie tego tematu. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, drugi list Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział. Apostoł Paweł tam w tym drugim rozdziale mówi o tajemnej mocy nieprawości. Wiecie co? Ta moc nieprawości w tej godzinie staje się tak jasna, bo jest szary koń i moc jadąca na nim. Ale ta moc tak naprawdę przez świat jest nierozpoznana. I siódmy werset. A może zaczniemy troszkę wcześniej od piątego wersetu. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym, a teraz wiecie, co przeszkadza, także objawi się w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa, to mówi o swojej godzinie, Paweł, tylko że ten, który przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Zobaczcie. Więc ty i ja widzimy pewne działanie tego jeźdźca na szarym koniu, ale on jeszcze nie pokazał pełnej swojej barwy. On nie pokazał pełnej swojej mocy. On to dopiero odsłoni, kiedy ten, który powstrzymuje, zejdzie ze sceny. Kto to jest ten, który powstrzymuje? To jest Duch Święty w oblubienicy. Kiedy oblubienica zostaje wzięta, to z ziemi jest wzięty Duch Święty. I bracie i siostro, to, co powstrzymuje, zostaje zdjęte. I w tym momencie oglądamy pełną manifestację się Antychrysta. Oglądamy, że on schodzi i w tym momencie, bracie i siostro, rozpoczyna się najgorszy czas, jaki może być dla człowieka. Wielki ucisk. Ale Paweł, wiecie co? Mówi tak. Zobaczcie jeszcze 13 werset tego samego rozdziału. Przeczytam najpierw 12 i tam możecie sobie w domu przeczytać wcześniejsze, one dużo odsłaniają. I tam jest powiedziane tak, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Wiecie, to dla tych, którzy nie umiłowali prawdy, to będzie po prostu ten sąd. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Wiecie? Ale wy, zobaczcie, Paweł mówi, wy macie coś innego w sobie. Dlatego my za to Bogu dziękujemy, bo wy się jesteście zrodzeni na Syjonie. Na Syjonie. Tam, w tym szczególnym miejscu. Wy jesteście tymi, którzy reprezentują osobiste życie Boga na tej ziemi. I wy nie będziecie zwiedzeni. Wiecie? Dlatego, bracie i siostro, kiedy były pewne moce, widzimy, jak się posuwała te pewne moce się posuwały się w zakresie podróży,
był najpierw koń, wiecie, Luther, moc konia. Wesley, maszyna parowa. Zielonoświątkowcy, to jest od samochodu do samego samolotu, wiecie? Ale bracie i siostro, na końcu oblubienica, ona wsiada do rakiety. Ona wsiada do rakiety. Wiecie co? W rakiecie nie możesz nic ty kierować. Nie masz kierownicy w rakiecie. Rakieta jest, powiedziane, odliczany. 10, 9, 7 i tak dalej, po kolei cyfra za cyfrą, aż na końcu 0. I rakieta po prostu wystrzela. Dlatego, bracie i siostro, chwała Panu za to, że jest ta wielka moc, wiecie, moc atomowa, moc po prostu samego słowa, która jest teraz w oblubienicy i która powoduje, że ona może coś zobaczyć więcej. Więc, wiecie, to, co było stracone albo pominięte przez reformatorów, w wiekach Kościoła brat Branham mówi, że gdyby reformatorzy mieli dostateczną ilość czasu, to oni by może doszli do tych rzeczy, ale im to nie było dane. I wiecie, dlatego były pewne zasoby, które musiały być odsłonięte. I bracie i siostro, zobaczcie, ja bym chciał to w pewien sposób taki obrazowy przyrównać. Po prostu przykro mi jest, że nie mogę obrazów wam teraz pokazać, bo to może by lepiej wam wyjaśniło, ale wyobraźcie sobie, że jesteśmy w pewnej kopalni. Kopalni odkrywkowej złota, tak? Gdzie, proszę, bierze się po prostu kopie, coraz głębiej kopie, aż się dokopuje do żyły złota, wiecie? Ale to, co wcześniej się wykopywało, to się wywoziło i rzucało się na pewne hałdy. I powstawała pewna góra odpadów. Wielkiej góry odpadów. I bracie i siostro, ja teraz to mówię na podstawie pewnych wydarzeń, które się dzieją w Republice Południowej Afryki. Dlatego, że kiedy tam kopano, wykopywano, dokopywano się do tego złota, to wiecie, robiono to za pomocą potężnych urządzeń, potężnych maszyn i powstawały ogromne hałdy śmieci. Wiecie, to były te wszystkie żwiry, piaski, inne rzeczy, które tam były usypywane. I możemy oglądać to w ten sposób, że przez 7 wieków Kościoła, wiecie, tam po prostu brano, wrzucano gdzieś tam na bok, dopływano się do pewnej części złota, ale te małe jakieś takie zasoby, wiecie, zanim jest wielka żyła złota, najpierw są takie pewne jakby mniejsze zasoby, mniejsze żyłki, ale oni tym byli niezainteresowani, bo nie chcieli się dokopać do samej żyły, więc oni te mniejsze zasoby rzucali na kupę. To było zmieszane wszystko z piaskiem, ze żwirem, ze wszystkim, co tam było. Więc oglądamy, że przez 7 wieków Kościoła powstały potężne hałdy. Słowo zostało tam odłożone, wiecie? Ale wiecie co? Bóg oglądał jedną rzecz, że były manifestowane wielkie dary, wielkie życia, wielkich mężów, ale Bóg wiedział jedną rzecz, że tam, w tych hałdach jest materiał, który On tam umieścił. Złoto. Ono jest w formie takiego małego piaseczku, może innych jakichś rzeczy, ale ono tam jest. Dlatego, bracie i siostro, kiedy mi przyszedł czas, że wieki Kościoła dochodziły do swojego końca i my oglądamy to, co prorok się modlił. Panie, na przełomie 62 i 63 roku, Panie, odsłoń teraz te ukryte zasoby. I co się stało? Zstąpiło 7 aniołów. Brat Branham z nimi się spotkał w górach zachodzącego słońca w lutym i zostało mu powiedziane: wróć do Jeffersonville, bo pieczęcie zostaną teraz zerwane. I wiecie co? Kiedy pieczęcie zostały zerwane, to nagle dowiedzieliśmy się, że właśnie w tych hałdach jest to, co nam brakuje. Tam jest to, co nam brakuje. Że my potrzebujemy wrócić z powrotem do pełnej Ewangelii. My potrzebujemy wziąć całe słowo. Nie tylko te wielkie kawałki, ale każde słowo. Dlatego, bracia i siostry, oglądaliśmy, że została przywrócona nauka o nasieniu węża. Dowiedzieliśmy się o tym, że właściwy chrzest jest w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Że apostołowie się nie pomylili w dniu 50. Apostoł Piotr nie uczynił żadnej pomyłki.
Dlatego, że kiedy on powiedział w dniu 50, pokutujcie, dajcie się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa, to było dokładnie to, co Bóg chciał. Dlatego, że Jezus powiedział, idźcie i chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A Piotr spojrzał, mówi tak, ma to być imię, które jest imieniem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc on nie powiedział, powtórzę to jak papuga, tylko co powiedział? Zastosuje to imię. I dlatego w dniu 50 uczniów chrzcił w imię Pana Jezusa Chrystusa. I następnie w dziejach apostolskich, w listach, nigdzie nie znajdziesz żadnej osoby, która by została ochrzczona w inny sposób, jak w imię Pana Jezusa Chrystusa. Dopiero później stało się to doktryną, kiedy w Kościele katolickim wprowadzono doktrynę Trójcy. Trzech Bogów. To trzeba było zamienić prawdziwy biblijny chrzest na ten chrzest w trzy tytuły. I to, bracie i siostro, oglądaj, że to cały czas idzie. Ale wiecie co? To, co było zgubione, to miało być przywrócone. To, co było zgubione przez reformatorów, miało być zostać przywrócone. Bóg, więc Bóg się troszczył. Dlatego, kiedy tych trzech aniołów, siedmiu aniołów, przepraszam, zeszło, kiedy ta tajemnica była objawiona dzień po dniu, to zaczęliśmy oglądać, że słowo, ta Biblia, która po prostu wcześniej była przez nas czytana, wcześniej po prostu na nią patrzyliśmy, stała się zupełnie nową księgą. Dlaczego, bracie i siostro, nową księgą? Dlatego, że nowe wino, które zaczęliśmy oglądać, jest tym samym winem, które było na początku. To jest to samo objawienie. Dlatego, że na samym końcu miało być znowu to samo wino. Wiecie, na początku dobre wino i na końcu dobre wino. Objawienie pełne słowa. I teraz Kościół miał wrócić do zasobów. I bracie i siostro, co się okazuje? Tam w RPA, kiedy wcześniej te zasoby były gromadzone na hałdach, to były wielkie, potężne ciężarówki, które to zawoziły, rzucały to. To były ciężarówki, które były wielkości gigantycznej dla nas. Ale teraz się znalazła technologia, że można przerobić z powrotem te hałdy i z nich wydobyć to złoto. Zobaczcie, cielesny człowiek to nawet zrozumiał. I teraz nie jeżdżą tam już wielkie ciężarówki i tą hałdę ładują, ale malutkie. Wiecie, co to jest? To jest pięcioraka usługa. Teraz, po dniach, kiedy słowo zostało otwarte, jest pięcioraka usługa, która co robi? Bierze te miejsca pisma i odsłania dla wierzących. I pokazuje, że mogą wziąć, uchwycić coś więcej. To, co się było nazywane śmieciami, co się wydawało przez całe stulecia, są śmiecie, ale teraz to nie są śmiecie, bracie i siostro. Dlatego, że tam w nich, w tych hałdach był ukryty piasek. Złoty piasek. Więc Bóg wiedział jedną rzecz. To, co pochodzi ode mnie, musi być wydobyte. Dlatego, że całe nasienie, całe moje życie musi wrócić do mnie. O, bracie i siostro. Dlatego, kiedy siedem pieczęci zostało otwartych, to otworzyło albo objawiło nam, że są procesy, które pozwalają na znalezienie tego piasku, w tym piasku tego złota. To czego wcześniej nie było. I teraz, bracie i siostro, co się okazuje? Teraz ty się dowiadujesz, kim naprawdę jesteś. Może coś powiedziałby, a to jest jakaś tam zwykła bryła piasku, gliny. Ale wiecie co? Bóg mówi coś więcej. Bóg mówi, nie, to jest. Tam jest moje życie. Tam jest moje złoto. Wiecie, może nie są to ogromne ilości tego złota, ale to jest złoto. To jest jego życie. Bo złoto zawsze reprezentowało Boga. Więc kiedy przyszło odsłonięcie siedmiu pieczęci, złamanie po siedmiu wiekach Kościoła, bracie i siostro, coś się stało. W tym czasie, wiecie, co się stało? Ten kamień, który Daniel widział, on wziął, uderzył w nogi tego giganta. Dlatego on się chwieje. Dlatego on się rozpada. Bracie i siostro, dzisiaj jest godzina, kiedy świat się rozpada. Od tego czasu świat się rozpada. On jest po prostu, on kruszeje. To się nie dzieje tak, o,
w jednej chwili od razu wszystko i mówimy, już nic nie ma. Nie, to się zawala. Ekonomia, wszystko się zawala. I w tym czasie moc nieprawości dochodzi do pełnej swojego objawienia. Ale wiecie co? Moc Boża w Kościele też dochodzi do pełnego objawienia. Dlatego, że Kościół dochodzi teraz do tych zasobów i zaczyna oglądać tajemnicę, której wcześniej nie widział. Bracie i siostro, teraz wiemy, że jesteśmy Bożym genem. Teraz wiemy, że pochodzimy od Boga. Jezus mówił o sobie, że wyszedłem od Boga i wracam do Boga, a ty zaczynasz przez Pismo rozumieć, że ty też wyszedłeś od Boga i wracasz do Boga. Bo jeżeli byś nie był wcześniej w Bogu, to nie mógłbyś wrócić. Odkupienie dotyczy tylko tego, co wcześniej było Bożą własnością. Dlatego chwała Panu, bracie i siostro. Bóg się teraz co wydobywa? Tylko Jego interesuje złoto. To złoto, które było w tej kupie, w tym wielkiej hałdzie. Dlatego, bracie i siostro, On pozwala na to, żeby ta pięciorodzka usługa, ona to rozdrabniała i złoto było wydobywane. Zobaczcie, ona pokazuje, kim naprawdę jesteśmy. Czy się nie cieszysz, bracie i siostro? Także chwała Panu. Izajasz mówi, tak, przepraszam, to chyba jest Ozeasz, 6 rozdział, on mówi tak, chodźcie i zawróćmy do Pana, bo On nas poszarpał i On nas uzdrowi. Zgadza się? On zna zasoby, żebyśmy mogli wrócić. Uderzył, a opatrzy nasze rany. Ożywi nas po 2 dniach, a 3. dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed Jego obliczem. I wtedy poznamy i będziemy się starać poznać Pana. Nie tylko, że Go poznamy, ale będziemy się starać Go jeszcze bardziej poznać. Kiedy te ukryte zasoby są pokazywane, tak, bracie i siostro? Komu? Tylko oblubienicy. I tylko wybranym. Wiecie co? Bo one nigdy nie były dla niewierzącego. Bóg się nigdy nie odsłonił dla niewierzącego. On się odsłonił dla wierzącego. Czy sobie z tego zdajesz sprawę? Czy to nie jest po prostu wielka rzecz? On, który się odsłonił dla ciebie. On, który teraz bierze z tego słowa, wydobywa te tajemnice, te rzeczy, po to, żebyś ty oglądał. I widział, kim jesteś. Dlatego, bracie i siostro, w objawieniu w 3 rozdziale, na końcu wieków Kościoła, na końcu wieków Kościoła jest powiedziane, oto stoję u drzwi i kołaczę. Co się stało? Chrystus wyrzucony. W jaki sposób wyrzucony? Słowo zostało przez nich nieprzyjęte. Przyszła usługa proroka, tajemnice zostały odsłonięte, pieczęcie zostały zerwane i co Kościół zrobił? Powiedział, chcemy dalej być takim, jakim byliśmy. Nie chcemy się nawrócić. I Bóg co musi zrobić? Zostaje wyrzucony ze swojego Kościoła. Poza stoi. Laodycejski wiek się kończy, ale chwała Panu, że jednocześnie, kiedy to się dzieje, raz w otwarciem pieczęci, bracie i siostro, coś się wydarzyło. Bóg równolegle przeprowadza inny czas. To jest czas wywołania oblubienicy. Czas pełnego światła dla oblubienicy. Czas, w którym ziarno zaczyna dojrzewać. Ziarno na początku może było w łusce, wyrzucone przez tą łuskę, ale ono co robi? Dojrzewa. Bracie i siostro, dojrzewa. W czym? W promieniach światła. Ono spożywa to najlepsze wino, objawienie słowa. Ono to samo objawienie słowa bierze, które miał Paweł. Dlatego, kiedy brat Branham został przeniesiony za kurtynę czasu i tam wierzący mówią, że dowiedział się on, że będzie sądzony, i grupa, której głosił, będzie sądzona. On się zapytał, a co z grupą Pawła? Oni tak samo będą sądzeni na podstawie tego, co Paweł głosi. A brat Branham wtedy mówi,
Ja dokładnie głosiłem to, co głosił Paweł. A cała grupa, która stała za nim, powiedziała, my na tym ufamy. Popatrzcie na jedną rzecz. Posłaniec pierwszy, pierwsze wino, posłaniec ostatni, ostatnie wino, to jest to samo objawienie. Ale to ostatnie objawienie odkrywa zasoby, które nie mogły być jeszcze objawione w pierwszym wieku. One musiały być na sam koniec. Na samym końcu, dlatego bracie i siostro, w dnia głosu siódmego posłańca cała tajemnica Boża miała dojść do zakończenia. Cała tajemnica Chrystusa objawiona. Dlatego bracie i siostro, pieczęcie zostały zdjęte. Kościół teraz wreszcie widzi, kim jest. Nie jest w tajemnicy, nie jest w niepewności, nie jest w zapytaniu. Może, a może to, a może tamto. Teraz oglądamy. Dlatego, bracie i siostro, dlatego oglądamy, że kiedy ten kamień stąpił, to stąpiła głowa. Wiecie? Ten kamień był nakryciem dla całego ciała. Dlatego, że głowa jest tą częścią, która spaja całe ciało. Wiecie, ty możesz żyć bez ręki, bez nogi, ale bez głowy nie możesz. Dlatego Kościół nie może żyć bez Chrystusa. Dlatego Kościół nie może żyć bez Chrystusa. Dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi i wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystko Kościołowi, który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkim napełnia. Dlatego kiedy ten kamień stępował, wiecie co? Dlatego nad Arizoną zobaczyliśmy ten obłok. To był ten kamień szczytowy, ta głowa, która musiała stąpić na dół, żeby się połączyć ze swoim ciałem. I on, to ciało mogło zobaczyć jego. Teraz w niej. Przez co jego w niej? Przez to, że ten sam duch, który był w nim, jest w niej. I bracie i siostro, list do Kolosan, pierwszy rozdział. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Kiedy ta głowa wstąpiła, bracie i siostro, ciało teraz wie, co robić. Dlatego, bracie i siostro, Abraham nam tłumaczy jedną rzecz jeszcze, że był czas Lutra, wiecie, według ciała tego budowany, Wesleya, czas Zielonoświątkowcy, wiecie, to było też coś budowane ciało, pierś, Luter, ramiona, wszystko to był Wesley, czas był ust, to był czas Zielonoświątkowców, czas oczu, kiedy prorok przyszedł na scenę, widzący. Ale za tym wszystkim, kiedy prorok schodzi ze sceny, wiecie, kiedy brat Branham zostaje usunięty ze sceny, poselstwo zostaje, ale nie ma proroka. I wydaje się, o, teraz nie wiemy, co robić. Ale zapomniano o jednej rzeczy, że w tym ciele teraz jest, powyżej oczu, jest inteligencja, jest zmysł. I teraz my się łączymy z tym zmysłem, z tą inteligencją, z tymi zasobami, bracie i siostro. Słowo nam teraz odsłania, kim jesteśmy. Dlatego jest to tylko dla wybranych. Wiecie, świat, jego porządek będzie drżał, będzie się bał, będzie chodził przerażony, będzie ciągle mówił, nie damy rady, nie dojdziemy, nie jesteśmy w stanie, wszystko po prostu nas zaskakuje. Ale wiecie co? Oblubienica teraz wie, kim jest. Przez co? Przez połączenie się z tą głową. Dlatego, bracie i siostro, ja się cieszę z tego, że modlitwa proroka była wysłuchana. Panie, odkryj zasoby. Odkryj tą ukrytą mannę. Odkryj to, co oblubienice przeniesie dalej. Dlatego w 62 roku brat Branham jeszcze mówi, że oblubienica nie miała jeszcze swojego przebudzenia. Ale w 63 roku on mówi, że znowu wiele osób przeoczyło i nie zauważyło przebudzenia oblubienicy.
Coś się stało w tym czasie. Oblubienica weszła do zasobów. Może na początku tego nawet nie rozumiała. Rozumiecie? Jak znajdziesz diament, to patrzysz, to jest czarne. To nie świeci. To nie ma blasku. Dlaczego tak jest? Bo nie jest jeszcze oszlifowane. Bóg wykonuje swoją pracę. A na końcu patrzysz, mówisz, o, jacie, jakie to jest piękne. To przyniosło światło. Dlaczego? Bo przeszło proces. Czy to nie jest wielkie? Jak patrzysz na tą wielką hałdę piasku, którą ciężarówka wiezie, ojej, mówisz, co, po co oni to wiozą? Ale później patrzysz, że z tego jest mała sztabka. Jest złoto. Jest pewna wartość. Ale to mogło się stać tylko przez proces wydobycia tych zasobów, które były ukryte w tym. A to jest tylko dla oblubienicy dzisiaj, bracie i siostro. Ty bierzesz Boże Słowo, bierzesz to, co wszyscy może czytali przez szereg lat, a nagle patrzysz, Panie, tam jest ukryte coś dla mnie. Ty to ukryłeś. Niech was Pan błogosławi. Ufam, bracie i siostro, że będziesz mógł po prostu kopać głębiej. Jeżeli może nigdy nie słuchałeś objawienia siedmiu pieczęci, zacznij to szukać. Jest to na taśmach nagrane. Posłuchaj, co Boży prorok powiedział na ten temat. Jak pierwsza pieczęć była złamana, jeździec na białym koniu, co to wykonało? Drugi jeździec, druga pieczęć, trzecia, czwarta. Później oglądamy piątą pieczęć wierzących. Dusze pod ołtarzem, wiecie? Szósta pieczęć i siódma pieczęć. Ale możesz obejrzeć, zobaczyć, jak Bóg te rzeczy odsłonił dla wierzących. A później zacznij kopać głębiej, dalej. Chrystus, tajemnica Boża objawiona. Objawienie, wiecie, Boga, odsłonięcie Boga. Patrz, to jest wschód słońca. Szalom! Bóg się po prostu odsłaniał. On się odsłania przez cały czas. Dlatego, bracie i siostro, jest to aż do zachwycenia. Aż do zachwycenia. Dlatego Paweł mówi, pocieszajcie się tymi słowami. Pocieszajcie się tymi słowami. Nie bądźcie zniechęceni, nie bądźcie załamani, ale pocieszajcie się. Mówcie po prostu, powtarzajcie te rzeczy, one po prostu są dla was. Także chwała Panu za to. Chociaż tajemna moc nieprawości, widzimy, jak ona się przejawia. Widzimy, jak ona przechodzi. Wiecie, my widzimy działanie rzymskiego kościoła. My widzimy, jak te wszystkie rzeczy po prostu się odbywają. Jak to się przesączyło do protestanckich. Jak to się przesączyło do polityki. Jak to się przesączyło do ekonomii. Do wszystkiego, każdego zakresu. Ale wiecie co? Ty nie jesteś zaskoczony. Bo ty wiedziałeś, że tej godzinie tajemna moc nieprawości dochodzić będzie do wielkiego działania. Ale ty wiedzisz też o tym, że jesteś tym, który to jeszcze powstrzymuje. I sądy i ucisk nie jest dla ciebie. Bo ty wszedłeś do tych ukrytych zasobów, które cię wyciągają, abyś miał moc do tego, żebyś zamanifestował zachwycenie. Rozumiecie? Nie moc siana i owsa, nie moc benzyny, kotła parowego, nie moc paliwa, wiecie, samolotowego, ale ty wszedłeś do rakiety, do Chrystusa i mówisz, Panie, mój czas odejścia z tej ziemi jest już bliski. Dlatego niech was Pan błogosławi. Zaśpiewajmy teraz wspólnie jeszcze pieśń. Wykonało się. Wykonało się, bracie i siostro. Nie, że wykona się. To się wykonało. Alleluja. Pieśń numer 304. Wykonało się. Chwała Panu, bracie i siostro. Chwała Panu, mój zakończył się.
przyniosła wyzwolenie. Zasoby zostały otwarte. Nie ma niepewności, nie ma po prostu lęku. Bo bój się zakończy. Nasz Pan już zwyciężył. Wykonało się. Uzdrowienie mam. Alleluja. Uzdrowienie mam. Chwała Panu. Bój zakończył się. Zwycięstwo jest me. Sam Duch Święty, bracie i siostro. To jest samo życie Jezusa Chrystusa. To jest objawienie się Jego w Tobie. Nie, że kiedyś może, ale teraz On się objawia w Tobie. Teraz jest Twoim życiem. Bój zakończył się. Zwycięstwo jest me. Wykonało się. Ojcze drogi, pragniemy Ci jeszcze raz podziękować za to, że w tych dniach, Panie, w tych szczególnych dniach, Panie, odsłaniasz się i objawiasz dla nas, Panie. Przychodzisz, Panie, i to, co przez 7 wieków Kościoła było zgubione, Panie, to, co po prostu reformatorzy nie potrafili odkryć, Ty, Panie, odsłoniłeś. Odsłoniłeś tajemnicę 7 gromów, Panie. Odsłoniłeś, Panie, pieczęcie, Panie. Panie, te boskie tajemnice, które przyprowadzają Twoją oblubienicę do tego pierwotnego miejsca, do objawienia, kim ona jest, żeby ona wiedziała, kim jest, i do odejścia stąd, Panie. Tak Ci dziękujemy za to, Panie. Może nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypowiedzieć w tym krótkim poselstwie, ale proszę Cię, żeby było coś w sercu człowieka, co go pociągnie do tego, żeby wziął, kopał głębiej, Panie. Nie pozostał, ale zachęciło, Panie, dzisiaj. My potrzebujemy więcej zachęty, Panie. My potrzebujemy więcej Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za wszystko. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Chwała Panu.